Mikołaj zasnął. On się budzi na dwójki. On się budzi na trzeci. Na dźwięk włączonego. Halk. Bo ci powiem, że jesteś ty. Kim? Aquawoman. Co robi Aquawoman? Się. Za dużo teorii wielkiego podrywu. Ten tekst nam tak wżarł się w pamięć, że to jest nieprawdopodobne. No. Jesteśmy turni. Wyjechaliśmy do Bielska i chcemy. A chcieliśmy gdzie indziej. No. Jeszcze chcę jechać do Auchana, bo tam jest dużo różnych rzeczy. I myślałam, że może kupię rzeczy halloweenowe. Bo dzisiaj jest kwestia, że ja chcę przygotować dom, ładnie go ubrać na Halloween. Dzisiaj ja chcesz ubierać? Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj to chcę kupić. Dzisiaj jest piątek, ja dzisiaj mam zamiar się... robić co wieczory przez cały tydzień, czyli drinka. To nieprawda jest. Musimy włączyć muzykę, bo Mikołaj... Nie możesz muzyka. Kto powiedział, że nie mogą mieć wiadomości w tle? Ale po cholerę mają mieć wiadomości, mieszać się z naszym pięknym, już kończę, ja kończę już. Jaki on jest bratny, ja pierniczę. Wiesz co mój mąż powiedział, bo jesteśmy, musimy przejechać tylko przez skrzyżowanie dookoła i już jesteśmy u Haliny. A mój mąż, żeby zadzwoniła do Haliny i powiedziała jej: Halinka, ładuj strzykawki, już jestem. Jaki ty jesteś durny. Halinka, ładuj strzykawki. Jaki głupi. A co w tym złego jest właściwie, bo nie wiem. Nic, ja mam z tym chill. No. Dzięki tym strzykawkom jestem młoda w dalszym ciągu. Och, marzy mi się, aby znowu ktoś zapytał mnie o dowód, gdy będę brała alkohol. Nikt mnie ostatnio nie pytał. No, zawsze mogą cię zapytać o dowód, jak się będą spisywać na rąbaną, więc praktycznie nie się ważne, niech mnie ktoś o dowód spyta. Nachlej się w parku, to zaraz cię ktoś o dowód zapyta. Sam nachlej. Nachlej to jest kij. Wystarczy, że będziesz trzymać alkohol w parku. Wystarczy, że... No ja zawsze dostawałam reprymendy za nogi na ławce. A teraz jak dlaczego widzę, siedziałaś z nogami na ławce? Bo była taka brudna, że nie dało się na niej siedzieć. Więc musiałam siedzieć na oparciu, żeby ten. No i właśnie tak powstawały brudne ławki. No wiem, wiem. I teraz się strasznie wściekam i mówię, że strasznie są bezczelne te dzieci, niekulturalne i w ogóle... Ale ty tak robiłaś. Ta dzisiejsza młodzież, no mówię, no straszna ta młodzież. Psi wiek! Ach, ach, nie róbcie tak. Ja tak robiłam, prawie mandat dostałam. Żebyście wy też dostali mandat, bo ja prawie dostałam. A co ma być wam lepiej, nie? Jak to zawsze nam mówili, nie wiem, przy dziecku. Zawsze nam znajomi mówili: o, kiedy będziecie mieć dziecko, czemu wam ma być lepiej? No bo wszyscy nasi znajomi już mieli dzieci, no nie? No, no to właśnie, mandaty tam wpisywać. Nie no, żartuję. Albo nie, nie wiem. Zresztą wybierzcie sobie. Kochanie, ja w biegu wysiądę z samochodu i pobiegnę do Halinki. Co ja powiem, celowała przez okno. Kurwa, rzutki. Będziemy przejeżdżać. Rzutki, że nie do tego dotarczy, nie? Za 10 został. Poszła do dupy z tą torebką, bo sobie wsadziłam telefon, który to ładuje. To miejsce jest chyba... Na specjalne to zamówienia. Ja sobie idę, a wy krążcie, bo Mikołaj jeszcze śpi. Krzysiek mi powiedział, jak żeśmy jechali tutaj, że do ciebie zadzwoniła, że mi strzykawki już ładowała. No i ona ładowała. Ale telepatycznie przyciągnął. Proszę bardzo. Proszę. Tu się będzie działo. Co będziemy robić? Będziemy robić pierwsza rzecz, to rozpuszczanie tkanki tłuszczowej tutaj z podbródka i to będzie robił również Krzyś. I dzisiaj robimy botoks też? Tak. I dzisiaj botoks. No bo tak właśnie byłam nastawiona na te dwie rzeczy. Bo ty masz niesamowicie... No patrzcie. No nie mam, ja tu worek zobaczyłam. Ja tu mam, a ty nie masz nic. Kumasz to? No mam. Kurwa, to możliwe jest. Ej. Daj dotknąć. Ale... Dotykam twarzy bez worów. Ej, pariatka. Jak ty to robisz? Ty
temat botoksu, ale słuchajcie, bo to chciałam powiedzieć przy botoksie, bo pierwszy botoks, kiedy myśmy robili, no oj, dotknął się, z, no, z 3-4, nawet 4 albo 5 lat temu. No, 4. Tak, bo myśmy się świeżo przeprowadzali do nowego domu, a to było z 5 lat temu. I powiem wam, wiele osób się pyta, co jeżeli przestaniemy robić ten botoks, albo on zejdzie po jakimś czasie i tak dalej. No, czoło jest w stanie właściwie lepszym niż przed pierwszym botoksem. No właśnie. No, mimo, że puścił ten botoks, tak, i pracuje, ale te mięśnie są tak mocne, nie? Tak, tak. Że to nie jest tak, że nagle puści wam botoks i te 5 lat wyjdą na twarz, na przykład, jak jest robiliśmy. Gorzej, tak jak jest często gorzej. Klienci się boją, nie, i pytają. Tak, tylko jest po prostu jakby zamrożenie czasu na tamten moment pierwszego botoksu, potem jak robimy to regularnie i tak, żeby on cały czas był, no to gdy skończymy, to wracamy do tego pierwszego czasu przed całą tą regularnością robienia tego botoksu. Także taka informacja, chciałam to powiedzieć, bo teraz właśnie żeśmy o tym rozmawiały. Zobacz, Mikołaj, tata jest dzielny. A chcesz tu trochę? Bo nie mam czasu. Tata jest umięśniony, co? Dzisiaj powiedzieliśmy, że Halka, rozpuszczamy Halka. Tak. Kusia, kusia! Kusia, kusia! Kusia, kusia! I będzie ciep! Chyba musisz dostać tą piłkę do domu, do autka. I się bawię? Tak? Mami się chciał pochwalić. Dziękuję, dałaś mi serduszko. Ja tego pepszy sen zdobiłam. Serduszko? My dotarliśmy do Gemini. Ja już mam dynię tutaj, także zaraz ją odwieźliśmy. Wzięliśmy też rzeczy, które mamy do H&M-u do oddania. Krzyś weźmie Mikołaja, bo ja się nie mogę schylać dzisiaj. Ale już wózkiem pojadę. Muszę tylko znaleźć telefon. Mam pokazać QR, bo tak wyglądają zwroty w H&M-ie. Ja z H&M-u zakupy online zawsze wysyłam zwrotem kurierskim. Przepraszam, tak się trochę mieszam. Zawsze zwroty, które zamawiam online z H&M-u, wysyłam zwrotem kurierskim. Natomiast zgubiłam gdzieś nalepkę na paczkę do zwrotu, no i musimy to zrobić osobiście. Tutaj są twoje autka, Mikołaj. Patrz, no. No. O, jaki tęskny wzrok. Ale nie było tego autka. Dobra, na horyzoncie sklep. Czas na zwrot. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Szyneczka nam się tutaj piecze w piekarniku, bo dzisiaj robiłem szynkę. Martusia robi rosół. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A dlaczego robię rosół? Bo mamy tutaj chorego chłopczyka małego, zakatarzonego. Tak. Nie wiadomo, gdzie się zaraził. Mały katarek. Który... Ale cały czas chce być przy tu. Na rączkach. Także dzisiaj zapraszamy was na taki film odnośnie rutyny z chorym małym człowiekiem. Mam nadzieję, że za niedługo nie będziemy nagrywać rutyny chorych dorosłych. Bo Mikołaj, nie wiem, czy nami się zajmiesz. No i nie wiem, czy nas nie zarazisz. No, być może coś takiego jest. Także tak jak Krzyś wspomniał, ja zabieram się za robienie rosołu. Bo wiadomo, że rosół stawia na nogi najbardziej. Mam nadzieję, że Mikołajowi też troszeczkę pomoże. Tylko u Mikołaja ten rosół będę musiała trochę inaczej zrobić, z jakimiś takimi kluseczkami i tak dalej. No bo całkiem płynny rosół ciężko wchodzi. Gotuję rosół na swojskiej kurze. Dostałam pół kury od rodziców Krzysia i trochę wołowego. Ja generalnie zawsze gotuję taki wielki gar rosołu, bo potem sobie go mrożę w słoiki litrowe i jak potrzebuję bulionu albo rosołu do jakiejś innej zupy, to już mam gotowe. I teraz będę parzyła tą kurę i to wołowe, wyleję wodę, naleję świeżą i będę tak gotować. Dlaczego tak się robi? Mama Krzysia tak mi powiedziała, tak też robię. Na drugie będzie dzisiaj kalafior i jajko sadzone. No i takie gnocchi. Jak
jakiś czas temu wam pokazywałam to gnocchi i ma to bardzo dobry skład. Ostatnimi czasy robimy zawsze zakupy z taką aplikacją. Skanuję kod kreskowy i sprawdzamy, czy coś ma dobry skład, czy nie ma dobrego składu i wtedy jest, wiecie, przynajmniej wiem, czy zabrać, czy sobie darować jakieś takie jedzenia różnego typu i rodzaju, a też na przykład w przypadku szynki obok siebie mogą leżeć szynki w tej samej cenie, a jedna może mieć fatalny skład, a druga już rewelacyjny, a że człowiek się tak do końca nie zna, ile tej soli tam gdzieś ma przypadać i tak dalej, no to warto się sposiłkować właśnie taką aplikacją, która już od razu wie wszystko, no nie? Chłopaki się tam bawią. Ja sobie ogarnę tutaj do rosołu wszystkie warzywa, oskrobię, wrzucę i mam nadzieję, że tak staremu rosół pomaga, tak też pomoże Mikołajowi. Mikołaj polubił syler. Już go jadł, czy co? Chłopaczku, widzisz jak ten syler? Czy go po prostu wrzucimy do garka? Będziemy rzucić do garnka. Czyś biorą przepyszną szyneczkę. Szyneczka już stestowana. Tak wygląda sobie. Tu już mamy kanapeczkę z szynką. Tak, jeszcze jest za ciepła, ale już nie mogę doczekać. Do krojenia jeszcze jest za ciepła, bo się rozpada. Tak, aż się rozpuściło masło, ale przepyszne. Ja dzisiaj pół dnia traciłem na to, aby dowiedzieć się jak najwięcej o dodatku do żłobka. Tak więc mam już cały materiał, znaczy wszystko już wiem. Mogę to nagrać wam, żebyście wam to przekazać. Bo trzeba było wszystko przeczytać. Tak, ale najgorsze to jest, bo zaczęliśmy... Ja też zaczęłam to oglądać i tak dalej, jak sobie pomyślałam, że mam Mikołaja dać do żłobka. Kiedyś nadejdzie ten czas, że pójdzie do szkoły czy tam przedszkola. Kiedy to zobaczymy. Na razie jeszcze ma dość długie drzemki w ciągu dnia, więc dajemy radę. Ale aż się popłaka. Ale nigdzie nie idzie. Jest z nami tutaj. No jest z nami tutaj. Nigdzie nie idzie. Nigdzie. Pokażę wam, jak opiekamy cebulkę, bo my mamy płytę indukcyjną. Tylko wyłączę tutaj to, bo szumi. Mamy tutaj płytę indukcyjną i nie jesteśmy w stanie do rosołu przypiec zupę, więc... przypiec cebulę, więc mamy tutaj taki sprzęcior na gaz. Jest tu na takie kartridże. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Kłasie kończy. O, skończył nam się pierwszy. A używaliśmy go tak długo. Mikołaj, powiedz nie. Nie. Jak zrobi nie. Dobrze. Brawo. A, tak. Mikołaj, tak. Powiedz tak. Powiedz tak. Przed chwilą to robił. A teraz jest seler. Mikołaj, tak? Dobry seler? To brukselki ci nie smakuje, ale sternik ci smakuje. Tak. Tak. No. Tak? O. O nie, pocałować gówno, bo ma tam zarazki, powodzenia. Ty mój zarazku. Powodzenia, o, ojaj, zostaniesz Mikołajem. Proszę. Ojej, 100 lat. 100 lat. Proszę.